mamy już w telefonie zainstalowaną nawigację, no to to już jest więcej niż połowa sukcesu. A dlaczego nie pełny sukces? No bo żeby skorzystać z tej nawigacji w samochodzie, przyda nam się coś jeszcze. A to coś to są akcesoria, czyli do telefonu przyda nam się odpowiedni uchwyt, który będziemy mogli przyczepić do szyby. Przyda nam się również ładowarka, albowiem nawigacja potrafi zwiększyć zużycie energii. Tryb pracy nawigacji potrafi zwiększyć zużycie energii w telefonie. W związku z tym, szczególnie przed dłuższą podróżą, nie tylko trzeba naładować baterię do pełna, ale warto mieć pod ręką zasilacz samochodowy, po to, żeby można było bez problemu dotrzeć do celu i żeby telefon nam się przypadkiem gdzieś tam w trakcie podróży nie wyłączył, kiedy będzie nam naprawdę bardzo potrzebny. To co, mamy wszelkie niezbędne akcesoria, mamy zainstalowany program nawigacyjny w telefonie, co, ruszamy w drogę. No, ja proponuję jeszcze odrobinę cierpliwości, dlatego że warto zrobić sobie tak zwany pierwszy trening, czyli spróbować zaprogramować cel. Przede wszystkim też poznać się z nawigacją w tym znaczeniu, kiedy będziemy chcieli z niej skorzystać także w trakcie jazdy, co się może zdarzyć i wbrew pozorom zdarza się dosyć często, żeby po prostu pobawić się nawigacją tak, aby potem nie sprawiała nam już żadnego problemu podczas jazdy samochodem, no bo w końcu nie będziemy tracili cennego czasu, ani nie będziemy zbytnio odwracali uwagi od sytuacji na drodze po to, żeby coś znaleźć w nawigacji. Akurat w NaviExpercie z obsługą nie ma żadnych problemów, niemniej polecam sprawdzić, co możemy zrobić w nawigacji, kiedy będziemy podróżowali samochodem. Czyli chociażby skorzystanie z tak zwanych opcji, kiedy wybierzemy sobie już cel i nawigacja nam oszacuje trasę i na ekranie telefonu zobaczymy pierwsze wskazówki nawigacyjne. Na dole w lewej części ekranu zobaczymy również taki wyświetlany napis opcje. Pod nimi znajdziemy dużo przydatnych funkcji, które mogą okazać się użyteczne w trakcie jazdy samochodem. Albowiem tam znajdziemy funkcję omijania korka, czyli innymi słowy, jeżeli dojedziemy gdzieś do miejsca, w którym NaviExpert nie wskazuje korka, możemy zawsze spróbować wyznaczyć trasę alternatywną tak, żeby pominąć zablokowany odcinek. Możemy również zmienić tryb wskazania mapy, czyli z wyświetlanego takiego popularnego obrazu 3D. Możemy zmienić sobie taki tradycyjny dwuwymiarowy, czyli tak zwany określony mianem 2D. Możemy również skorzystać z funkcji wskazania jakiegoś fotoradaru czy miejsca kontroli radarowej, którą właśnie zauważyliśmy, czy apteki, czy jakiegokolwiek innego ważnego miejsca, które w danym momencie będzie nam potrzebne. Znajdziemy tam również jeszcze inne opcje, które mogą się okazać bardzo przydatne, kiedy będziemy podróżowali sobie do celu. Do metla na parking parku jeźdź przyjechaliśmy nieprzypadkowo, bowiem teraz zostawimy samochód i zobaczymy, jak się sprawuje nawigacja w trybie pieszym, gdy będziemy korzystać z komunikacji miejskiej.